Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, tak jak mówiłem wcześniej na poprzednim, Dumbum 2G+. I teraz nie wiem, czy mnie w ogóle widać w tej kamerze, ale mam nadzieję, że tak, bo chciałem się schować za taką górą piachu, którą mam po tej stronie. I teraz tak, mam nadzieję, że moje gadanie będzie słychać i że też, no tak jak mówiłem, będzie mnie widać. Chyba będzie mnie widać. Ale mniejsza o to. Opowiedzmy sobie o tych petardkach. Petardki Dumbum 2G+. I teraz co do ceny, to za te petardy trzeba zapłacić od 9,39 groszy do nawet 14,40 groszy. Tak, nawet z groszami podaję. Ale przejdźmy sobie jeszcze teraz do wyglądu tej petardy, bo mam odpakowane. A dlaczego mam odpakowane, to zaraz się dowiecie. Ponieważ, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, coś nie wyszło mi w teście, tak samo mi tutaj też nie wyszło w teście. No i po prostu chcemy odcinki, dobre odcinki oglądać, a właściwie wy chcecie oglądać, a ja chcę je dobrze robić. Więc teraz przejdźmy sobie do gramatury. I teraz tak, gramatura tej petardy Dumbum 2G+, to jest tak około, znaczy tak wyliczyłem, 2,3 grama neku na sztukę. Zrobimy też sobie pojedynek tych petard i wtedy wyłonimy, która jest słabsza, która mocniejsza, czyli w sumie, która wygrywa. Ale nie teraz. Teraz zajmiemy się testem danymi petardami. Tak? Mieszał. Wiecie, o co chodzi? No, tak więc łącz... Muszę zrobić tak, żeby mi nie wypadły sorki. Łączna gramatura to jest 9,8 grama neku. I kod produktu P5DU13 już. Poprzednio było trochę inny. Kategoria F3. No i to by było w sumie na tyle. 20 sztuk petard, tak jak i w tamtych Dumbumach. I cóż, nie ma co przedłużać, bo przecież nie chcę robić wam takich długich odcinków. Tylko robię odcinki po to, żeby wam się miło oglądało. A więc teraz płynnie przejdźmy sobie do testu. A więc teraz tak, zaczynajmy nasz test. Umieściłem przy ścianie, tej dużej ścianie piachu, Dumbuma 2G+. I zobaczmy sobie, jaki wyjdzie wynik na decybelomierzu. I wynik na decybelomierzu to 111,2. A więc ja umieściłem już kolejną petardkę, tym razem na 8 metrach. No i teraz zobaczmy, jaki wyjdzie teraz wynik na decybelomierzu naszym pięknym. I na naszym pięknym decybelomierzu wyszło 113,6. A teraz lecimy z garnuszkiem. No i ja mam to też uszykowane. Podpalam i wydługą. Zdecydowanie niżej niż Dumbum 2G. Tak na odległość, wysokość, przepraszam, 4 metrów, no może 5. A więc znalazłem jakąś wodę w pobliżu i
odpalimy sobie, tak jak mówiłem, Doom Boom 2G+. Więc lecimy, zobaczymy, czy pali się w wodzie, czy też nie. Powiem wam, że na wodzie to robi robotę lepiej niż gdzie indziej. No. A więc powtórzymy sobie to jeszcze raz, żebyście mogli to lepiej zobaczyć. A więc lecimy z drugą. Tak, muszę się trochę schować za tą piękną górkę. Mam nadzieję, że mnie chociaż widać, tak jak już wspominałem wielokrotnie. I teraz tak, podsumujmy sobie nasze Doom Boom 2G+. Są słabsze, bo tu jest 9,8 grama neku na całe opakowanie, czyli 20 sztuk. Tak jak już też wspominałem. I teraz tak, porównując petardę poprzednią, poprzedniczkę Doom Boom 2G a Doom Boom 2G+, muszę stwierdzić z przykrością, że Doom Boom 2G+, gdzie posiada 2,3 grama neku na jedną petardę, przypominam, kiszka, po prostu kiszka. No kiszka. Tak to po prostu wygląda. I więcej nie wiem, co tu powiedzieć. A kosztują od 9 do nawet 14 zł. Co w sumie jest trzeba mniej zapłacić niż za tamte. Ale to wszystko zależy, jaki sklep, bla bla bla. Tłumaczyć by można było jeszcze o tym gadać. No i w sumie to tyle, no. Ocenkę, jaką mogę dać, to... No, spodziewałem się czegoś więcej, no. Flara zielona, fajna. Co jeszcze? No i w sumie chyba tyle. Bo huk to... Chcecie huk? To ja wam dam huk. Nie to. Bo tego nie. O, proszę, macie huk. No, w sumie coś tam jest. Aż ptaki uciekają. No ale dobra. Możecie też teraz bez wygłupiania się. Możecie napisać w komentarzu, czy mieliście takie petardy, a może chcecie zakupić takie petardy i jaką wy im dajecie ocenę. A ja już będę znikał, bo wieje. Nie wiem w ogóle, czy coś wyjdzie z tego odcinka, ani z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że tak. Staram się głośno mówić, wyraźnie, aż tu krzyczę. I teraz muszę się schować, więc ruszanie kamerą, uwielbiacie to, prawda? No więc, tak jak wspominałem przed chwilą, napiszcie w komentarzu, czy wy mieliście takie petardy, a może chcecie zakupić w przyszłości. I teraz, jeśli spodobał ci się odcinek, mordo, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, tak? I oczywiście nie zapomnij, a właściwie jeśli spodoba ci się ten odcinek, oczywiście to zostaw łapę w górę. Bardzo bym cię prosił. To mnie motywuje do następnych odcinków, żeby tworzyć jakieś odcinki. A teraz cieplutko się z wami żegnam.
do następnego razu i na razie, elo!